Czyli ratownik korzystał z zestawu TBTS Premium, zabrał sobą kołnierz ortopedyczny, o którym wspominałem. Próbuje dostać się do pojazdu, który ze stron sprawdza, że muszą się, że są zablokowane, nie możemy ich otworzyć, a więc pierwsze wolne. I w tym momencie będzie prowadził rozmowę, dialog, jeżeli uda się nawiązać kontakt z osobą poszkodowaną. Jeden ze strażaków uruchomił pompę hydrauliczną, do której są podłączone zestawy narzędzi i respirator nie będzie próbował wykonać zasób do pojazdu. Taki ładny samochód miał nasz sąsiad. Wewnątrz już strażak okrył kotę na sobie poszkodowaną, będzie można wybić szyby i przystąpić do wycinania poszczególnych elementów karoserii samochodu. Następuje usuwanie szyb, nie jest to zawsze łatwe. Szyba jest typu hartowanego, a więc pęka w bardzo drobny nakryp. Kolejny strażak rozpieraczem ramieniowym ściska przedni błotnik w celu powiększenia przestrzeni, a więc wykonania większej szczeliny między błotnikiem a drzwiami, by można było je wyrwać z zawiasu. Zauważamy, że pojazdy, które są troszeczkę już wiekowe i mają zniszczoną tego karoserię, to jest korozja. One są nieprzewidywalne, więc rwą się w różnych kierunkach i nie są wcale takie łatwe, by można było w odcinku jakoś w miarę szybko, sprawnie wykonać. Należy też uważać na ostre elementy krawędzie, które w tym czasie powstają. W momencie strażak cały czas szuka zaparcia, podkłada, żeby drzwi wyrwać z zawiasu. Wtedy nie widzimy, że takie podkłady udało mu się wystawić i uzyskać poprzez narzędzi, którymi pracuje. I następnie wyrywanie drzwi. Przypomnę, że cały czas zgodnie z tym znajduje się jeden z ratowników strażaków, który prowadzi cały czas jakiś kontakt z osobą poszkodowaną. Tłumaczy, że mogą być jakieś dodatkowe odgłosy decyzji, czy prawda, sprawdza, czy nie ma jakiegoś ucisku, czy osoba poszkodowana nie cierpi tak. To jest bardzo istotne, żeby przy wycinaniu, usuwaniu elementów karoserii nie powodować jeszcze gorszych obrażeń ciała osoby poszkodowanej. Strażacy oczywiście muszą być zawsze zabezpieczeni, a więc przyłbice są opuszczone, bo wszystkie odpryski, które mogą oderwać się, mogą zranić czy twarz, czy też wzrok. Tak informacyjnie, takie nożyce respiratory, one ważą około 20, ponad 20 kg, także to też jest waga dość ciężka i wcale ta praca nie jest taka lekka, taką nożycami, ale one muszą tyle ważyć, żeby takie rzeczy można było usunąć. Widzimy już element drzwi jest. Jedne drzwi są usunięte. Teraz będzie próba włożenia osoby poszkodowanej na noszę typu deska. Wyniesienie ze strefy później zagrożenia i przekazanie służby medycznej, która prowadzi dalsze czynności. Czasami przy tego typu sytuacjach nie jest tak łatwo w większą osobę, bo dochodzi dość często do zniszczenia przedniej części karoserii pojazdu. Czasami nogi są bardzo mocno zakleszczone, a więc te cięcia są wykonywane jeszcze o wiele dłużej niż mógłby. Po prostu wykazuje się jeszcze respiracze kolumnowe, które odsuwa się przednią część, a więc całą deskę rozdzielczą z przedziałem silnikowym podłogi od pozostałej części pojazdu. Poszkodowany został zabezpieczony, żeby na mnie spadł z tej deski, zabezpieczony całym życia. Za chwilę będzie przekazanie do zespołu ratownictwa medycznego w celu prowadzenia dalszych czynności ratowniczych.
dzisiejszy cel jest wyniesienie osoby poszkodowanej i przekazanie jej zespołowi ratownictwa medycznego. Gdy zespół ratowniczy dostanie już taką osobę właśnie po wypadku, pierwszą czynnością, jaką sprawdza, jest sprawdzenie przytomności. Jest ocena, czy osoba jest przytomna, czy nie. Gdy osoba jest nieprzytomna, sprawdzamy funkcje życiowe. Pierwsze, co sprawdzamy, to właśnie oddech. A robimy to w ten sposób, że przykładamy swoją twarz do ust poszkodowanego i zerkamy na klatkę piersiową, czy klatka piersiowa się unosi i czy słyszymy i wyczuwamy oddech na swojej twarzy. Jeśli tego oddechu nie wyczuwamy, trzeba przystąpić do reanimacji krążeniowo-oddechowej. Pierwszą rzeczą w reanimacji u osoby dorosłej jest wykonanie 30 uciśnięć klatki piersiowej. Klatkę piersiową uciskamy dwoma dłońmi. Przykładamy jedną dłoń, później na tą dłoń kładziemy swoją drugą i uciskamy 30 razy. Według teorii uciśnięcia powinny być na głębokość 4, 5, nawet do 6 cm, ale nie można tych 6 cm przekroczyć. A więc uciskamy 30 razy z częstotliwością 100 na minutę. U dzieci jest inaczej. U dzieci dokonuje się najpierw oddechy ratownicze, a nie uciśnięcia klatki piersiowej. I po 30 uciśnięciach druga osoba wykonuje 2 wdechy ratownicze. Po 2 wdechach znowu 30 uciśnięć klatki piersiowej. Tą sekwencję powtarzamy z reguły do 5 razy. Po 5 razach sprawdzamy, czy nieprzytomny odzyskał oddech i krążenie. Jeśli nie, kontynuujemy tą czynność. Może się zdarzyć, że na przykład po 3 sekwencjach poszkodowany odzyska już oddech, krążenie i wtedy trzeba będzie przestać. Teraz właśnie kolega sprawdza oddech. Poszkodowany jednak nie odzyskał oddechu, więc kontynuujemy sekwencję. 30 uciśnięć i 2 wdechy ratownicze. Gdy poszkodowany już odzyska oddech, możemy przejść do tak zwanego szybkiego badania urazowego, które polega na ocenie obrażeń, jakich doznał poszkodowany w wypadku. Zaczynamy od głowy, dotykamy, sprawdzamy głowę, źrenicę, później przechodzimy stopniowo na szyję, później klatka piersiowa i brzuch, następnie kończyny dolne, kończyny górne i plecy na samym końcu. W międzyczasie, podczas tego badania, już wiemy, co powinniśmy wykonać, jakie obrażenia ma poszkodowany. Więc widzimy na przykład złamania, jakieś rany i większe otarcia. W tym momencie kolejna osoba zajmuje się opatrywaniem poszkodowanego. Jeśli są złamania, oczywiście zakładamy szynę, bandażujemy. Przygotowujemy w tym momencie również poszkodowanego do transportu. Zapinamy go w pasy ponownie, jeśli odpięliśmy go podczas reanimacji. Ładujemy na karetkę i jedziemy na sygnale do szpitala. W międzyczasie, podczas transportu szpitala, cały czas musimy pilnować, żeby oddech i krążenie było zachowane, więc kontrolujemy stan poszkodowanego, a do szpitala dajemy znać, dzwonimy, że wieziemy poszkodowanego z wypadku komunikacyjnego, jakie ma obrażenia, żeby szpital wiedział, jaki oddział ma przygotować i jaki zespół jeszcze ma przejąć na izbie już naszego człowieka z wypadku. I na tym już czynność ratowników medycznych kończy się po dojeździe do szpitala.